Telewizja Gorzów i Lubuskie Centrum Informacyjne. Katarzyna Kozińska, witam w programie W Cztery Oczy, a ze mną jest senator Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej Władysław Komarnicki. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Cieszę się, że pani mnie zaprosiła, już nie pamiętam, kiedy byłem tutaj. O, całkiem niedawno zdążyliśmy porozmawiać między innymi o ustawie w sprawie jakości ochrony zdrowia. Pamiętam. Panie senatorze, będzie jedynka do Senatu? Na liście? Ja myślę, że już jest. Nie, wie pani, nawet racjonalne pytanie pani zadała, bo pan przewodniczący Donald Tusk oświadczył dwukrotnie na spotkaniu z nami, nie tylko, że wszyscy senatorowie, którzy w jakiś sposób godny pracowali do tej pory, są na liście. W związku z tym myślę, że tutaj nic nie powinno się innego wydarzyć. Na razie z tego, co wiem, jestem na liście. I Koalicji Platformy Obywatelskiej? Koalicji, tak, no i pakietu. Proszę zawsze dodawać, pani redaktor, bo jest pakiet senacki, w którym udział bierze Koalicja 2050 pana Hołowni i PSL. To jest trudny okręg. Gorzowski, Międzyrzecki, Słubicki, Słęciński, Strzelecko, Drezdenecki. Ostatni wybory, 69 tysięcy głosów i niezbyt łatwa walka, prawda, o głosy? No wiadomo dlaczego, bo miałem, nazwijmy to, konkurentkę niemalże z własnego matecznika, która, no, mówiąc tak szczerze, brała moje głosy. No to jest normalne. Ma pan dzisiaj, wie pan, że gra pan na pierwsze miejsce na liście? Wie pani, w Senacie nie ma to znaczenia, czy jest pierwszy, czy drugi, czy trzeci, czy czwarty. Znaczenie ma do Sejmu. A w Senacie, wie pani, jest głosowanie na człowieka bardziej niż na partię lub na jakieś stowarzyszenia. W związku z tym, czy ja będę pierwszy, czy trzeci, czy piąty, to tylko będzie liczba porządkowa, bo to listy są układane alfabetycznie. Ale muszę pani powiedzieć obiektywnie, złożyłem sprawozdanie przed moimi wyborcami. A właśnie o to chciałam zapytać. Ta ulotka, ta gazetka, która obiegła mieszkańców Gorzowa. To nie ulotka. To nie jest ulotka przedwyborcza, panie senatorze, bo jeszcze kampanii nie mamy. Tak, panie redaktor, to jest sprawozdanie Władysława Komarnickiego. Ja chciałam to zrobić, wie pani, jak były połowinki. Ja nie wiem, czy pani pamięta, ale po pierwszej mojej kadencji takie sprawozdanie złożyłem przed moimi wyborcami. No i muszę pani powiedzieć, że dostałem 30 tysięcy głosów więcej jak w pierwszej kadencji. W związku z tym ja mogę tylko dzisiaj powiedzieć bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo żeście mnie utwierdzili w tym, że chyba idę dobrą drogą jako senator tej ziemi. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. To sprawozdanie uznałem, że muszę, wie pani dlaczego? Dlatego, że szereg osób, które mnie spotykało wówczas po pierwszej kadencji, mówiło: panie, jest pan pierwszym politykiem, który składa sprawozdanie przed wyborcami. No tak, czytamy. 59 posiedzeń Senatu, 245 wystąpień, 23 złożone oświadczenia. Panie senatorze, ale jaka jest skuteczność opozycji? Tak bardzo chciałbym chociaż jedną kadencję być, wie pani, w koalicji rządzącej, bo ja wiem i znam siebie, jaką posiadam możliwości, żeby tu do mojego ukochanego okręgu numer 21 ziemi gorzowskiej przynieść wartość dodaną. I jeżeli w ogóle mnie cokolwiek rajcuje, to, że chciałbym przynajmniej być jedną kadencję, kiedy my będziemy rządzić naszym państwem. A zdrowie panu pozwoli, panie senatorze? Na szczęście odpukać. Muszę pani powiedzieć... No bo znamy tę sytuację, gdy pan głosował nie tak, jak pan chciał, bo pan skarżył się na zdrowie. Miałem bardzo poważny zabieg. Ale rozmawiamy szczerze, tak? Czy pan oczywiście się czuje na siłach na następną kadencję? Oczywiście. No, posłużę się przykładem. Wczoraj grałem od godziny 7 do 9 rano w tenisa i nie siadałem między gemy. W związku z tym to świadczy o tym, że kondycja jest i to niezła. Trudna będzie, jeśli opozycja wygra te wybory, rola między innymi naprawy systemu, nie tylko sądownictwa, ale między innymi o sytuacji w Najwyższej Izbie Kontroli była mowa wczoraj. Coraz więcej kontrolowanych podmiotów bezprawnie i bezkarnie kwestionuje uprawnienia NIK, mówił prezes Najwyższej Izby Kontroli. To są przerażające dane, jak o nich słyszymy, że do najbardziej jaskrawych przykładów utrudniania działań NIK doszło między innymi podczas próby kontroli w Orlenie. Ta praktyka
praktyka dotyczy także spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek córek, spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, czyli krótko mówiąc, instytucja, która kontroluje w Polsce, nie może kontrolować tego typu spółek. Co to pokazuje, pana zdaniem? Bo to wczoraj też padło mocno w Senacie. Pani redaktor, siedzi przed panią człowiek, który kilkakrotnie brałem udział w spotkaniu z Najwyższą Izby Kontroli z panem prezesem Banasiem. I chcę pani oświadczyć, że tak jak pan Kaczyński powiedział, że on idzie drogą Erdogana i Orbana, no to proszę panią, to jest konsekwencja tego, co pani mówi, dlatego że takiego psucia instytucji państwa, jakie przez 7,5 roku tworzy ta ekipa, nigdy w Rzeczpospolitej po 1989 roku nie było. To po pierwsze. Po drugie, chcę pani powiedzieć z wielkim żalem, ale też i przerażeniem, my żeśmy powołali, nie wiem, czy pani pamięta, została ogromna ilość, kilkadziesiąt tysięcy ludzi uszukani przez takich złodziei, cwaniaków, getback. Nie wiem, czy pani śledziła tą sytuację. Powstała komisja senacka i na komisję senacką poprosiliśmy pana prezesa Banasia z raportem, bo on badał swoim zespołem tą sytuację. Jeszcze miał szerokie uprawnienia. Miał szerokie uprawnienia i oświadczam pani, że na szczęście w ten czas, nim się ci rządzący zorientowali, on bardzo wnikliwie, jakby to powiedzieć, skontrolował. I żeby, bo możemy rozmawiać o tym do rana. Ja mogę tylko jednym zdaniem pani powiedzieć. Porażający raport, który pokazuje słabość i papierowe państwo, jakim jest pod tymi rządami. Powiem pani coś więcej. Dużo osób z tej ekipy umoczonych jest w tym getbacku, jeżeli chodzi o te sprawy. Powiem pani coś więcej. Donald Tusk mówi, że rozliczy. Nie trzeba za bardzo chodzić, szukać papieru. Wystarczy wziąć raporty Najwyższej Izby Kontroli. I teraz przechodzę do pani pytania. Ale teraz tak, w ostatnich latach, bo to się pojawiło, to jest bardzo ważna liczba, 200 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a prokuratura na ich podstawie wszczęła zaledwie kilka postępowań, które jeszcze nawet nie wpłynęły do właściwych sądów. Jakie to jest państwo? Tak było, taka rzeczywistość. Tak było, proszę panią, w getbacku. Ja muszę powiedzieć, że miałem ogromną irytację, bo to w państwie bananowym można tak postępować, ale nigdy nie w środku Europy. Mówię pani, po wyborach to zostanie upublicznione, to społeczeństwo dopiero się złapie za głowę. Ja tak mówiąc szczerze, liczyłem po tych wpadkach strasznych, że pewnego dnia premier pan Kaczyński zwróci się do narodu i powie, rzeczywiście nam dalej nie dane jest dalej prowadzić Rzeczpospolitą, bo kłamaliśmy rano, kłamaliśmy w obiad i kłamaliśmy na kolację. Mówi rzecznik PiS o Banasiu, mówi, że sprywatyzował NIK do własnych celów. Media pisały o nim między innymi paszkwile, że rozdawał pracownikom nagrody wysokie, że kontrolował, że używał tych narzędzi kontrolnych dla własnych korzyści majątkowych. Rzecznik PiS mówi, NIK utraciła statut organizacji administracji publicznej. Krótki komentarz. Powinien się wstydzić ten młody człowiek, opowiadając takie bzdury. Będzie mu to niezapomniane, bo w tym wieku, on jest przed karierą, taki kłamczuszek to nawet nie wypada. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Teraz zajmie się nią Senat. No właśnie, co z tą uchwaloną w ekspresowym tempie ustawą, pana zdaniem, w Senacie? Posiedzenie Senatu mamy 12, 13, 14 lipca i pierwszą rzeczą, którą zrobimy, wyrzucimy ją do kosza. To jest po pierwsze. Po drugie, zasygnalizujemy jeszcze raz społeczeństwu, że jest to ustawa z tej grupy prymitywnych, którzy często PiS wysyła nam do Senatu. Kilkanaście lub kilkadziesiąt było takich ustaw, które nie znalazły swojego żywota, dlatego że świat się upomniał, bo my dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, proszę panią, że jest ta niewielka, ale jest ta większość w Sejmie i takie bezczelne, aroganckie, a wręcz chamskie ustawy, jak jest ta Lex Tux, przechodzą.
zobaczymy Stany Zjednoczone, a inaczej mówiąc rząd Stanów Zjednoczonych oraz parlament zwrócili uwagę, że to jest chore, co zostało zaproponowane. W Europie to już się przyzwyczaili do tych głupich ustaw i machają na to ręką, bo tak na dobrą sprawę dzisiaj nawet już... Czyli pana zdaniem chodzi o bezpieczeństwo Polski, nie, tylko no wyeliminowanie opozycji. Wy młodzi mówicie w takiej sytuacji, że to jest taka typowa ściema pisowska, bo inaczej tego nie można nazwać. To jest po prostu w XXI wieku taka ustawa, 3 miesiące przed wyborami, to jest taki duży wstyd Rzeczpospolitej, który jest legitymizowany, proszę panią, przez działaczy pisowskich. To, podoba mi się takie określenie, które czytam w mediach, że ustawa jest tak skonstruowana, że powinien się jej bać każdy prezes, lekarz, adwokat, radca prawny, przedsiębiorca, a nawet dziennikarze. W efekcie komisja zadziała trochę jak teatr, a przedstawienie zacznie się przed wyborami. Aktorami i członkowie, aktorami będą członkowie komisji przesłuchiwani, a relacje zapewne pojawią się na paskach TVP. Nic dodać, nic ująć, już paski są na pewno przygotowane i na pewno jest raport przygotowany, natomiast namawiałbym tą komisję, która powstanie, bo to będzie taka prymitywna komisja jak smoleńska jest, świat się śmieje do dnia dzisiejszego, ale nie ma się z czego śmiać, kilkadziesiąt milionów pan Macierewicz łyknął na tej prostackiej komisji, która jest wstydem Rzeczpospolitej i narodu polskiego. Ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, bardzo istotną, mianowicie taką. Co by tu dużo powiedzieć? Ta komisja powinna pierwszych poprosić dwóch ludzi na tą komisję. Trzech. Dwóch premierów? Trzech. Nie, powinna poprosić pana Kaczyńskiego, pana Macierewicza i pana Morawieckiego. To oni powinni być, bo pan Morawiecki z panem Kaczyńskim, z okolitami Putina, prowadził dialog jeszcze, już jak można powiedzieć, była ustalona wojna na Ukrainie, to oni jeszcze się spotykali i szukali sobie tam na wschodzie, bo tak na dobrą sprawę wszystko to, co robi PiS, to jest kalka absolutnie Białorusi i Rosji. Tam tylko, wie pan, tu nie zamykają tylko opozycjonistów, a poza tym duże jest prawdopodobieństwo, no i nie zabijają ludzi. Na razie. W efekcie członkowie komisji będą mogli na przykład obrażać wszystkich, którzy przed nią staną. Bo są bezkarni. I tego nie odkłamać, prawda? Wie pani co, stworzyć takie ciało, które w niedalekiej przyszłości powinno być rozliczone, bo to, wie pani, trzeba mieć naprawdę poczucie czarnego humoru, żeby zasiąść do takiej komisji. Ale ludzie są, potrafią się za pieniądze upodlić, za stanowiska i być tymi... A pan nie? Panu proponowano nawet takie wiceministra sportu? Czy nie. Tak było, czy nie? Ministra sportu. Ministra sportu. Ale nie, pani redaktor, nie tylko ministra sportu. Ja zostałem zaproszony do ministra, nie powiem nazwiska, który mnie zaproponował, bo oni zobaczyli, że ja 54 lata jestem związany z budownictwem i zaproponowali mi, że wyłączą z infrastruktury Ministerstwo Budownictwa i że będę ministrem budownictwa. Ale był warunek, przejście do PiS. Nie, mówili, wie pani, inaczej mówili, że jak ja będę od czasu do czasu głosował jak oni w zasadniczych ważnych umowach, to już im to wystarczyło za te dwa stanowiska. Pisze pan w tym sprawozdaniu, że jest pan opozycjonistą wobec głupoty, to też by pan rzucił do tego koszyka? Też bym wrzucił do tego koszyka, dlatego że, proszę panią, ja jestem wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, Innowacji, to jest bardzo ważna komisja. Gdyby naród się dowiedział, jacy tam przychodzą fachowcy ze strony PiS-u, to jest się czego naprawdę poważnie bać. Władysław Komarnicki, senator Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, był państwa i moim gościem. Dziękuję. Na teraz do spraw będziemy wracać, bo one są rozwojowe, jak pan wie, jak pan widzi. Niestety, z przykrością muszę powiedzieć, że pani ma rację. Bardzo dziękuję, że pani mnie zaprosiła. I przede wszystkim, państwu życzę zdrowia. I tak jak zawsze mówię, Władysław Komarnicki nigdy swoich wyborców nie zdradził, nie zdradzi i nie zawiódł. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za obejrzenie tej audycji i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.